Wolne sądy są gwarantem poszanowania praw człowieka. Prawo każdego z nas do sądu to prawo do sądu niezależnego, niezawisłego i bezstronnego. Te zasady to fundament wymiaru sprawiedliwości. Chciałabym przypomnieć czasy, kiedy zasady te były łamane. Ta historia wydarzyła się w mojej rodzinie. Mój dziadek, Marian Metelski, był sędzią w okresie stalinizmu. Orzekał w sądach w Wielkopolsce. Bardzo krótko wykonywał zawód sędziego, bo władzy ludowej nie podobały się orzeczenia, które wydawał, gdyż uchylał areszty stosowane wobec tak zwanych wrogów ludu. 31 lipca 1952 roku decyzją ministra sprawiedliwości został usunięty ze stanowiska sędziego. Niełatwo mu było potem znaleźć pracę. Ta historia nie ma prawa się powtórzyć w demokratycznej Polsce.